Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na niecodzienną rozkminę taktyczną, ponieważ będzie to ustawienie po stronie CT na mapie Demiraż w rundzie pistoletowej. Zwróćmy uwagę na poszczególnych zawodników oraz ich zachowania w trakcie rundy. Zobaczmy na ustawienie zawodników antyterrorystów. Jeden zawodnik jest na bombsite A, czekający na retake. Jeden na midzie, spotujący właśnie tamtą pozycję oraz trzech zawodników na bombsite B. Jeden z zawodników, najlepiej z najlepszym respem, na bombsite B pikuje on apartamenty. W momencie, gdy zespotuje on przeciwników, cofa on na ławkę i stamtąd próbuje zabić jak najwięcej przeciwników. Kolejny z zawodników ustawia się przy śmietniku. Może mieć on flashę, ewentualne opóźniające wyjście, bądź też smoke'a i defa, który mógłby spowodować łatwiejszy retake na bombsite A. Kolejnym ustawieniem tego zawodnika jest pozycjonowanie się za BS-em. Wyczekuje on zawodników puszujących apartamenty i wcelowuje się w balkon tuż przy wyjściu na bombsite B. W momencie, gdy zawodnik z shorta zauważa zawodników terrorystów wyskakujących z okna i kierujących się właśnie w kierunku kolumny, wówczas ten zawodnik klikuje w prawą stronę. Zawodnik z shorta, zajmując pozycję na bombsite B, w momencie, gdy mija kolumnę, zachowuje ciszę i wsłuchuje się, czy ewentualny występuje push undera, bądź też usłyszy zawodników w domku B. W momencie pushu terrorystów na bombsite B ustawia się za cegłami i stamtąd supportuje zawodników holdujących bombsite B. Natomiast w momencie, gdy Stewie by złapał kontakt na midzie, pomaga on Stewiemu w utrzymaniu właśnie tej pozycji. W momencie, gdy terroryści wszyscy wyskakują balkonem, wówczas on kieruje się w kierunku kolumny i właśnie stamtąd walczy z terrorystami. Zawodnik holdujący bombsite A ma za zadanie ustawienie się za ticketem i w momencie, gdy zawodnicy terrorystów wybiegaliby rampą, ma za zadanie oddać kilka strzałów ostrzegawczych, a jak im się uda, to po prostu sfragować zawodników, a następnie cofnąć bezpośrednio na resp CT. W momencie, gdy jest wejście na bombsite B, wówczas rotuje on przez CT i market właśnie na ten bombsite. Kolejnym zawodnikiem jest osoba holdująca mida. Wstawia się on na pika. W momencie, gdy łapie kontakt, wówczas osoba z shorta pomaga mu. Jeżeli nie złapie kontaktu, tak jak w tym wypadku, występuje smoke na midzie, może on zaryzykować zeskoczeniem z okna i z próby zdobycia informacji, czy terroryści w ogóle wychodzą tego mida i udanie się właśnie do konektora. Jeżeli jest to stricte wejście na bombsite B, może on zrotować przez shorta, jeżeli tam nie ma żadnego zawodnika. Tutaj akurat bardzo mądre posunięcie Stewiego, który patrzył, czy występuje ewentualny rur, który miałby wchodzić shortem. Tutaj mamy przykład wzorowego zachowania się na tikecie w momencie, gdy zawodnicy terrorystów wchodzą na bombsite A. Oddanie kilku strzałów na rampę, następnie cofnięcie na resp CT i stamtąd właśnie szukanie walki przy rotacji zawodników pozostałych counterterrorystów właśnie na resp CT i odbijaniu właśnie z tej pozycji BS-a. W momencie, gdy trzech zawodników pojawi się na resp CT i znikną smoki, wówczas odbywa się klasyczny retake i właśnie z tej pozycji następuje największa presja na odbicie bombsite'u. Zawodnik z okna, który holduje mida, w momencie usłyszenia smoke'ów na bombsite'ie, a odcinających wizję na bombsite'ie, Niko. Reszta zawodników rotuje na resp CT, a osoba ostatnia holdująca bombsite B zamyka całą akcję od shorta. Może również nastąpić podwojenie dżungli. W tym momencie osoba bliżej okna baituje zawodników. Następuje ogień krzyżowy, w którym zawodnicy antyterrorystów powinni wyjść zwycięsko. Widzimy rotację z shorta. Zawodnik ten rotuje przez market, udając się na resp CT i właśnie stamtąd grupowo odbijać bombsite A. Natomiast zawodnik patrzący bombsite B cały czas zajmuje się upsami. W momencie ostatecznego kola, że wchodzą na bombsite A,
zostaje zauważona paka, wówczas rotuje on przez shorta do konektora i właśnie stamtąd odbija bombside. To było wszystko z mojej strony, dziękuję za obejrzenie materiału, zapraszam na kolejne, zapraszam również do subskrypcji kanału oraz polajkowania fanpage'a. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, cześć!